Krasika Szymon. Tutaj pani dobrze. No już macie koleżanki wszystkie razy. Pani Maria Zadora, radna gminy Wadowice, jest inicjatorką ciekawej letniej propozycji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wadowice. Moi drodzy, witam bardzo serdecznie na pierwszym radosnym czwartku. A kto mi powie, ile to już lat robimy te czwartki? Kto wie, 13 lat, kiedy organizujemy te radosne czwartki, zaczynaliśmy właśnie od Wadowic. A powiedzcie mi, dlaczego dzisiaj nie pojechaliśmy, tylko zaczynamy od Wadowic? Kto mi powie? Do odważnych świat należy. No proszę bardzo, słucham kolegę. Ponieważ jest święty naszego miasta, święty Jan Paweł II. Bardzo dobrze. A co było w tym roku? Kanonizacja. Kanonizacja. I my dzisiaj będziemy wędrować śladami Karola Wojtyły. Będziemy wędrować śladami Karola Wojtyły. Oczywiście będziemy za chwileczkę w Bazylice, będziemy w domu rodzinnym, gdzie zwiedzimy muzeum, będziemy również w gimnazjum, do którego chodził, przy innych miejscach, może dotrzemy do klasztoru. A co byście jeszcze zaproponowali na tym szlaku naszym? Piotr. No, ale słuchajcie, a Piotr powiedziałeś, a ja powiedziałam, że wędrujemy śladami Karola Wojtyły. Więc wtedy jeszcze nie było kościoła świętego Piotra, więc my dlatego specjalnie w tym roku będziemy w czasie naszych wędrówek wędrować śladami Karola Wojtyły. A kto pamięta, gdzie jeszcze pojedziemy? Gdzie pójdziemy? Następna wyprawa to gdzie? Leskowiec. A dlaczego na Leskowiec? No bo tam chodził Karol Wojtyła. Później pojedziemy do Wieliczki. A Wieliczka dlaczego? Proszę. To jest kopalnia soli. Kopalnia soli. A Karol, jak był takim uczniem, jakby to właśnie był w kopalni soli w Wieliczce. Z kopalnią soli z Wieliczki pojedziemy do Niegowici. Będzie też kilka razy Kraków, dlatego że będziemy na Dębnikach, gdzie mieszkał, na ulicy Tynieckiej, na Zakrzówku. Będziemy w Katedrze Wawelskiej, na Wawelu. Będziemy również w Kościele Mariackim, w centrum Jana Pawła II, w Łagiewnikach. A co tam było, to zobaczycie dzisiaj w muzeum. Tam też Karol Wojtyła pracował, więc potem będzie Zakopane. A Zakopane to Rusinowa Polana, na którą chodził tam, modlił się też idąc szlakiem. Będą siostry urszulanki w Zakopanem. Chyba wszystko już wymieniłam. Co czwartek zapraszam. Nie tylko tych, co tutaj są, bo niektórzy okazało się, że przylecieli, jak było ogłoszenie, i szybciutko sobie wybrali, tylko na to, na to, na to. Wybrali, które miejsca. Ale ja zachęcam, zwłaszcza na pewno nie wszystkie dzieci się dadzą rady iść na te szlaki trudniejsze, ale te łatwiejsze, kiedy pojedziemy sobie autobusem, czy podejdziemy, to zapraszam. Wiecie, że to jest nieduża cena, bo jest albo 5, albo 10 zł, a w tym macie zapłacone bilety wstępu, macie zapłacony przejazd i oczywiście macie zapłacony jeszcze posiłek, czyli obiad, tak? A co byś dzisiaj byście jeszcze chcieli? Bardzo dobrze, proszę, słucham cię. Co powinno być? Kremówki. Kremówki. A dlaczego kremówki? Ulubione, bo to jest... Lubią kremówki. No. Słyną, a kto rozsławił? Jan Paweł II. Więc rozsławił, a chodził po maturze, mówił na kremówki, więc to jeszcze jako Karol Wojtyła. A czy takie wyjazdy byłyby możliwe, jakby tak byśmy za 10 albo za 5 zł chcieli jechać? Dałoby się tak? Dałoby się? Co? Nie, no. Nie dałoby się oczywiście. Dlatego mamy dofinansowanie w kwocie 19 tysięcy zł z Urzędu Miasta i stąd możemy jeździć. Wejdziemy sobie do Bazyliki, gdzie Karol Wojtyła mówił, tu w tym mieście się wszystko zaczęło, ale zaczęło się w jednym miejscu, do którego też za chwileczkę podejdziemy. W ubiegłym roku z takiej formy spędzania wolnego czasu skorzystało kilkaset uczestników. W tym roku, już w pierwszym spotkaniu, udział wzięło ponad 40 osób. Jesteśmy w bardzo ważnym miejscu, bo za chwilę wejdziemy do muzeum. Ale tam ta krzywica będzie na zdjęciu, a tu jest pięknie, z kwiatami pokazane. A kto mi powie, co to za tron tam jest?
jeszcze raz. Kto się nie uśmiechał przy poprzednim, to teraz. Uwaga, robię. Wyszło? Wyszło. Fajna inicjatywa, fajna rzecz. Bardzo dobra, bardzo fajnie. Tanie wycieczki i zawsze się coś ciekawego zwiedzi. Świetnie, no i możliwość spędzenia wolnego czasu. Nie nudzimy się w domu, tylko gdzieś zawsze aktywnie spędzimy czas. Jest nas dzisiaj 43 dzieci, bo zawsze jest 45 i czterech opiekunów, którzy poświęcają też czas. To jest pani Asia Kozłowska, pani Lucyna Opidowicz. Dzisiaj mamy też fotoreportera pana Tośka Popardowskiego. A co chcielibyście się dowiedzieć? Właśnie, bardzo was proszę, jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie coś powiedzieć, to ja bardzo chętnie tego wysłucham. Się wam podoba, nie podoba, co byście chcieli zmienić, czego brakuje, czego jest za dużo. Może macie jakieś uwagi? Jakie pytania macie? No dobrze, że są wakacje, prawda? Dobrze. Ciężko w szkole było? Czy raczej nie? No. A kto miał świadectwo takie z paskiem? No pięknie, no to naprawdę. Przyjeżdżają te wycieczki, to ci ludzie się pytają o różne rzeczy. Pytają się, gdzie jest dom, a gdzie była ta szkoła, do której chodził Karol Wojtyła. Podstawowa, mówią, na tą, która była tutaj w urzędzie, albo gdzie jest to gimnazjum. No to trzeba umieć odpowiedzieć. I tutaj bardzo ładnie kolega na przykład mówił o Wadowickim Centrum Kultury, że tam był Sokół. No przecież to jest wiadomość, którą nie wszyscy wiedzą. Także wy teraz jesteście mądrzejsi o to wszystko, co się dzisiaj dowiedzieli i wiele rzeczy wiecie. I trzeba to w domu mówić koleżankom, kolegom, ale właśnie też obcy ludzie, którzy tu przyjeżdżają, o coś pytają, no to trzeba im odpowiadać. Ale jak się jedzie na przykład do Rzymu czy za granicą, to tam też mówią o Karolu Wojtyle, nasz papież. Bo to jest osoba światowa. Jest osobą światową. Nie możemy mówić, że on jest tylko Wadowiczaninem albo tylko Polakiem. On jest oczywiście, urodził się w Wadowicach, był Polakiem, ale to jest wielki, święty, wielki autorytet całego świata. Włosi mówią o nim nasz papież, inne narodowości też mówią nasz papież, nasz papież. Gdzie idziemy jeszcze? Na obiad. To jest na obiad zamówiony. Nie zdradzę, co będzie na ten obiad. A dzisiejszy po Wadowicach, to każdy dostanie taką siateczkę, jak będzie wychodził. To są takie napoje. Pierwszy radosny czwartek zakończył się pysznym obiadem. Na kolejne, które łączą się z dość dalekim wyjazdem, ich cena wynosi 10 zł, można się zapisywać w każdy piątek w godzinach od 9 do 14 w kancelarii przy parafii ofiarowania Najświętszej Marii Panny.